Witam Was wszystkich. Za chwileczkę sprzedawca zamyka autohandel. Znalazłem tutaj BMW trójkę w dobrej cenie. Przed chwileczką zapytałem, czy auto technicznie jest sprawne. Powiedział, że tak. Chciałbym szybko Wam ten samochód pokazać. Tutaj jest delikatnie próg zahaczony. Oponki, no cóż, nie są może już najlepsze, ale auto poza obcierką na progu prezentuje się naprawdę ładnie, bez większych obić, bez większych zadrapań. Muszę się tutaj przycisnąć. Jest godzina 18, zaraz zamykają komis. Pomyślałem sobie, może kogoś zainteresuje ten samochód, ponieważ cena jest naprawdę dobra. Wizualnie naprawdę prezentuje się dosyć ładnie. Środek czysty, zadbany. Kierownica ma delikatne ślady zużycia. Miejscami jest przytarta. Tak się prezentuje wizualnie. Tutaj delikatnie łuszczy się bezbarwny. No i na masce ma kilka drobnych odprysków. Zobaczcie sobie cenę. Cena 7000 euro. Rok 13. 116 koni, 2 litry diesel, manual, 350 przejechane. 4.23. Ważny przegląd techniczny. Tutaj jest opis. Nazwę autohandlu. Zaraz Wam pokażę, gdzie tutaj jest jakiś szyld, żeby Wam pokazać. Albo wkleję po prostu pod filmikiem nazwę komisu, żebyście mogli sobie sprawdzić. Aha, tutaj mamy nazwę komisu. Jestem w filcie. Pod filmikami znajdziesz numer konta zrzutka. Możesz wpłacić parę groszy. Wpłaty są bez prowizji. Zbieramy kaskę właśnie na takie wypady. Jak coś ciekawego znajdę, daję Wam cynkacza, wrzucam filmiki. Mam dla Was Passata już, BMW i Opla Zafirę. Pozdrawiam.